dobrze, także witam was dzisiaj wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę o ciekawostkach ze strony oczywiście, ale dwie ważne rzeczy, które się pojawiły, czyli dostęp, można sobie wykupić dostęp do nowej bitewnej drogi, który się nazywa ta bitewna droga Ostatni Patriota. Mamy tak, wkrótce będzie dostępna, a dokładnie 10 grudnia rusza nowa bitewna droga, tutaj jest to pokazane. Macie również artykuł, co znajduje się w tej bitewnej drodze, co będzie można wygrać, ten co wam wcześniej mówiłem tam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie może tu dokładnie poczytać, co można, jakie pojazdy będą do zdobycia, jakie skórki, jakie dodatkowe rzeczy mogą wylecieć ze skrzynek i tak dalej, i tak dalej. Także co mamy w tym dostępie? Dostęp do ostatniego Patrioty, jeden z pakietów, jak to się mówi. Dostęp do ostatniego Patrioty wraz z 42,5 tysiącami bojowych monet. Wystarczy nawet na dojście do 20 poziomu bitewnej drogi. I na to mamy 30% zniżki. No i mamy tutaj oczywiście opisane, co was będzie, co czeka was na tej bitewnej drodze. Nowa i zmodyfikowana mechanika, 4 pojazdy premium, w tym wyczekiwany czołg podstawowy Katap. Można tak powiedzieć, że on się tak nazywa, to jest ten oto pojazd, który widzicie. Jest to ostatni, to jest pojazd 10 tieru do zdobycia właśnie w tej bitewnej drodze. I jeszcze tutaj mamy 4 skórki dla różnych pojazdów amerykańskich, dowódca oczywiście nowy, czyli ten Austin Harper Powers, nie Harper, dobra, Austin Powers to był film. Oczywiście ten dowódca, do każdego z artykuł, można sobie poczytać co on potrafi. I jeszcze kamuflaże, detale, flagi i inne nagrody. Dobra, teraz zobaczymy ile to kosztuje, czyli tutaj sobie klikniecie na MyLoot. Mamy dwa pakiety, jeden kosztuje 18,90 euro, ten z 42,5 tysiącami monet, a drugi dostęp do bitewnej drogi bez monet 7,5 euro. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie tą ofertę, prawda, obczaić. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj, nie tak, cofaj, ładnie mi tu. Co tu jeszcze mamy? Kalendarz, to oferta tam Czarny Piątek, to już był, czyli jest nieaktualne. Okazja z Black Friday. Mamy jeszcze 4 grudnia. I uwaga, tutaj teraz bardzo ważna rzecz. 4 grudnia ma wyjść beta strony MyGames. I na tej stronie mamy mieć tak. Tutaj mamy opisane. Czyli może mamy tak. Katalog gier. Wybierz swoją grę z biblioteki niestety tytułów MyGames, czyli coś jak takiego teraz. Potem mamy społeczny. Czatuj z innymi graczami, dyskutuj do ulubionych gier. Publikuj fajne zrzuty ekranu i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze mamy co? Wiecznie lepsze momenty w grze. My Games Center. Szybko wybieraj i celuj wszystkie dostępne My Games Store gry z pomocą programu uruchamiającego, czyli coś będzie chyba też przerobione. My Games Market. Sklep internetowy i następca MyLoot. Znajdziesz tutaj wszystkie najlepsze oferty dotyczące przedmiotów i pakietów w grze. Połączenie My Games Market z usługą Donation Alerts oznacza okazać proces z twórcami treści. I w bliskiej przyszłości czeka was jeszcze z kilka wspomnianych funkcji. I najważniejsza z tych funkcji, o którą kiedyś zawsze pytaliście, czyli wysyłanie prezentów do innych graczy, też będzie dodane. Mam nadzieję, że się to pojawi jeszcze w tym roku i ten. Oczywiście mamy pomoc dla znajomych, wysyłanie wiadomości, obsługa streamingu rozgrywki, wysyłanie prezentów, to już mówiłem, osiągnięcia, mobilna aplikacja. Także tutaj to zostanie przerobione. Tak jest tutaj opisane. 4 grudnia, o widzicie, wszystkie usługi odnoszące się do gier, w tym dostęp do serwera, gry online i zakupy, nie będą możliwe 4 grudnia od godziny 3 do 11 czasu Central Europe Time. Prosimy wziąć pod uwagę, że przeniesienie z MyLoot na MyGames Market będzie wymagało około 48-godzinnego przestoju, w związku z czym MyLoot nie będzie dostępny 2 grudnia od godziny 22. Także tutaj się nad tym zastanówcie, bo to jednak troszeczkę zajmie, to jest przeniesienie całego, wszystkiego, przerobienie i tak dalej. Także poczytajcie sobie ten artykuł. No i to by było chyba na tyle w tym momencie. Czyli mamy tam ważniejsze rzeczy. Dostęp do bitewnej drogi, Ostatni Patriota. I mamy ogłoszenie o przeniesieniu, prawda, na nową jakby stronę, która ma być bardziej rozwinięta i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co jeszcze ciekawego? No, na razie nic, mam nadzieję, że to się pojawi. Mam nadzieję, że to wszystko uda im się zrobić przed świętami. Ale raczej się na pewno uda. I że tutaj ten wysyłanie prezentów dla znajomych, gdzie to jest, pojawi się, no mam nadzieję, przed świętami tego roku. Także to by było na tyle, to taka informacyjna sprawa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na drugą stronę. I tutaj na głównej stronie oczywiście może sobie to przeczytać. Także się z wami żegnam, bo tutaj zaczyna mi ktoś młotkiem napierdzielać w domu.
Także trzymajcie się i do zobaczenia. We'll be right back.